Szanowni Państwo, witam w Klubie Myśli Państwowych. To jest takie miejsce, które chcę, żeby było świetlicą otwartą dla wszystkich. To jest takie miejsce, które stworzyliśmy tutaj w centrum miasta dla wszystkich organizacji formalnych lub nieformalnych, które chciałyby mieć miejsce do tego, aby się spotykać, aby pracować w ramach swojej aktywności. Ta świetlica, ten klub ma być właśnie takim miejscem, będzie takim miejscem, w którym jeśli nie macie, szanowni Państwo, lokalu albo nie stać Was na wynajem lokalu, to tutaj bezpłatnie z tej przestrzeni możecie skorzystać. Zapraszam do tego. Mamy już tutaj chóry, które tutaj ćwiczą. Mamy kilka stowarzyszeń, które korzystają z tej sali. Zapraszamy również tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzieli, do tego, aby się zgłosić do biura poselskiego, tutaj do Wioli, która prowadzi zapis i organizację tego biura. To miejsce ma być dla wszystkich tych, którzy chcą pracować w ramach swojej aktywności, którzy chcą pracować dla Polski, dla Radomska, dla swojej lokalnej społeczności. Zapraszamy wszystkich do tego. Również Klub Myśli Państwowych będzie takim miejscem, gdzie będziemy organizować debaty, spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi osobami, konferencje. Więc no, słuchajcie, będziemy zapraszać, to będą spotkania w formule otwartej, tak aby być dla Was wszystkich bardziej takim magnezem niż jakąś zamkniętą komórką, więc szukajcie informacji na temat wydarzeń w Klubie Myśli Państwowych. Myślę, że nasza idea też jest dosyć wyraźna. Mamy tutaj ojców założycieli Rzeczpospolitej, od prawa do lewa, wszyscy w zasadzie tutaj są. I dla wszystkich tych, którzy mają różne poglądy na rzeczywistość, też będzie tutaj miejsce. Także zapraszamy również pod takim kątem. Jeśli chcecie zorganizować jakąś debatę, spotkanie, to mam nadzieję, że znajdziemy taki termin. I tutaj takie miejsce w bezpłatny sposób może się odbyć.